Cześć, witajcie, Assassin08 z tej strony i witam w kolejnym odcinku z Simsów 4. I słuchajcie, bez zbędnego gadania przejdźmy już do samej rozgrywki. I tak jak w poprzednim tygodniu tutaj Nel... Aha, już jest kibel załatwiony, no jeszcze przy okazji musisz też wziąć prysznic. Tutaj też kibel, co wy macie z tymi kiblami? Słuchajcie, tak jak mówiłem w poprzednim tygodniu... O, ty musisz coś zjeść. Tak jak mówiłem w poprzednim tygodniu... Dziś sobie wyskoczymy gdzieś na jakiś tam spacer, czy coś tam, na jakąś wycieczkę, czy coś takiego. Okej. Tutaj już jest wszystko okej. Ona nie może wejść, bo córcia się myje. A z pęcherzem jest bardzo, bardzo źle. Gdzie ty idziesz? Odłożyć książkę, dobrze, odłóż. I jak dzieci tylko wrócą ze szkoły, a Eustachy z pracy... Chociaż z drugiej strony, może tak teraz skoczyć, tylko niech tutaj wszyscy się ogarną. A sam Eustachy niech naprawi głośnik. Bo się trochę chyba zepsuł. Dobra. Jedz tam sobie. Ty mogłabyś się pospieszyć pod tym prysznicem, bo tutaj mama chce wejść do łazienki. A synek ma tam wszystko w nosie. Ale też mógłbyś się umyć. Standardowo oczywiście nie włączyłem kursora, no nie mogę. Jesteś zażenowana. I jeszcze musisz się umyć, no nie. A ona jeszcze się tam kąpie? Na szczęście nie, także możesz już iść się wykąpać i skorzystać. Aha, już pęcherz jest, okej. Tutaj, co mamy tutaj? Tutaj jest... Poszłaś znowu spać? Energii masz dużo. Wystarczy tego spania. Proszę bardzo. Idź coś zjedz na szybko. Płatki zbożowe. Jak to jest ze szkółką? Czwórkowa uczennica. On, czwórkowy uczeń. Tak więc... O, on trochę się opuścił w nauce. Tak więc myślę, że tak. Że wyskoczymy sobie w dniu dzisiejszym na ten... Na te coś tam. Tak więc... Gdzie to jest? Podróżuj. Podróżuj z nią, nim i nią. Wszyscy. No dobra. Podróżujemy. Naprawiaj to szybciej, ziomuś. O. Mamy jakiś loading. Aha. Gdzie się wybieramy? Tutaj mamy siłownię. Tu jest biblioteka. Klub nocny. O, to tutaj wybierzemy się... wybiorą się tylko... tylko rodzice. Tu mamy muzeum. Tu mamy jakiś... jakąś rodzinę. Dobra, wybierzmy się do tego parku. Zobaczymy... Zwiedzimy trochę okolicy, bo... Tak tylko w domu siedzieć to taka trochę nuda. Ekspert komputerowy, coś tam było. Okej, park Kwiat Magnolii. Dobra. Staś jest niezwój, ponieważ jest... O Boże. O Boże, wzięli śmierdziela ze sobą. Możesz się chociaż wykąpać tutaj? Nie możesz. Gdzie biegnie Eustachy? Eustachy, gdzie biegniesz? Idziesz grać z jakąś typiarą tutaj. A, właśnie, tak by the way. Jest, znaczy była aktualizacja 1 października do Simsów 4 i kolejne będą się pojawiały co miesiąc. W kolejnej aktualizacji będzie można naszego Sima utopić w basenie, czyli po prostu będzie dodany basen, a w tej aktualizacji dodane były duchy, także jakiś Sim musi umrzeć, żeby potem móc z duchami sobie porozmawiać. Oczywiście duch w tej grze może potem w późniejszych etapach zawrzeć rodzinę i być nawet mieć nawet swoją rodzinę, wziąć ślub i tak dalej, i tak dalej. Także no, widzicie, że tutaj jest grubo, ale na razie nie będziemy uśmiercać nikogo, także tego sobie nie sprawdzimy. Ale co do basenów, no to w następnym miesiącu jak najbardziej basen będzie grany. Okej. Mogłabyś teraz zjeść sobie hamburgery, które przygotowała twoja mama. Ty też zresztą mógłbyś, bo jesteś głodny, no i capisz. No też zjedz. No i oczywiście ty też sobie zjedz. Proszę bardzo. JB!
Jedźcie sobie w parku, wszyscy razem. Wasz synek, no, niestety chyba do was nie dotrze, ponieważ śmierdzi. I obrzydziłby wam jedzenie. Gdzie on jest? On poszedł do szkoły, proszę bardzo. Anel? Kończ to jedzenie i idź do szkoły. Pospiesz się. Szybko, bo spóźni się do szkoły. Dobra. Pobiegła do szkoły. Tutaj mamy naszych zakochańców. No i później wiadomo. No dawajcie, dawajcie. Zmoczyła się. O Boże, jaki wstyd. A, bo to tylko były te słodkie słówka. Nie, 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 nie. Co ty robisz? On cały czas gra. Dobra, weź mu tutaj, weź go cmoknij, to może skończy te granie. A, już kończy. Dobra. Już skończył? To ty weź ją tutaj. Ty, ziomek, to nasze hamburgery. Co ty sobie myślisz? Dobra. Obejmij. No, obejmij. Dobra, romantycznie. Okaż czułość. No, pan następnik kradnął nasze hamburgery. Czego tu? Też może byśmy się zapoznali z jakimiś sąsiadami, bo jak na razie to kiepsko nam to idzie. Ale dobra, sprawdźmy, co jeszcze jest tutaj w tym parku, bo jak widzę, to tak, takie nudy trochę. Aha, tylko dzieci mogą się bawić w morskiego potwora. No dobra. Okej, Eustachy idzie do pracy. Dobra, została tutaj sama Julia, która zapoznaje się z sąsiadami, a raczej z sąsiadkami. Okej. Potem mogłabyś iść na ryby, a nie tam gadać z nimi. Jak widziałem, tam był jakiś minusik, także nie ma co z nimi gadać. Dobra, niech łowi sobie te rybki. Potem niech spada do domu. Bo jak tutaj iść do domu? Pewnie trzeba zadzwonić do domu. Jak tu się teraz wraca do domu? O, to jest pytanie. Gdzie tu się wraca do domu? Ej, naprawdę. O, tu jeszcze jest więcej w tym parku. Wow, to ogólnie park jest dość rozległy. Jesteś smutna, o Boże, co chcesz? Brak rodziny. No widzisz, wszyscy są w pracy, a ty też powinnaś pracować, jesteś malarką, kobieto. Podróżuj, może tutaj jakoś da się wrócić do domu. Bynajmniej mam taką nadzieję, bo chętnie bym wrócił. Bo tam nigdzie nie ma dojścia do domu. Dobra, wystarczy już tych ryb. No do domu. Jest, tak, możemy wrócić do domu. I zajmiesz się teraz pracą, czyli będziesz malowała obrazy. I ugotujesz obiad. Już się bałem. Dobra. Jesteś w domu i nadal jesteś smutna, niedobrze. A co z twoimi tutaj? Nie, wszystko jest w porządku. Tak więc, o, narysuj smutny obraz. Zobaczymy, jak ci to pójdzie. Ej, serio jesteś smutna. Mąż musi tutaj chyba o ciebie zadbać. Jak wróci z pracy. O, już teraz jesteś pogodna i zainspirowana, proszę bardzo. Nazwa... W ogóle ostatnio był taki fajny obraz popartowy i ja go sprzedałem. I tak potem jak pomyślałem, to mówię, kurczę, źle zrobiłem, że go sprzedałem, bo był naprawdę całkiem w porządku. A to będzie... Nie mam pomysłu, to nazwę to JPG. I sprzedaj. Jesteś nieswoja, bo jest syf. O, już mi działa. Dobra. I narysuj może ten obraz pop-artowy. Duży. I go już teraz nie sprzedamy.
będzie już sobie taki obraz. A potem, no, mogłabyś tam się troszeczkę zdrzemnąć. O, dokładnie o tym obrazie mówiłem. Ten obraz sobie oprawimy w ramę i będzie super. No. Dzieciaki za chwilkę wracają ze szkoły, a tu obiadu nie ma. O Boże. O Boże, o Boże, o Jezu. Dobra. Dzieciaki sobie zjedzą coś na szybkości. I będzie to na przykład obiad z mikrofali. To samo zje Nel. Obiad z mikrofali. Jak u was ze szkołą? Tu jest ok. A tutaj, no też w miarę ok. A, bo ty to musisz się w ogóle iść umyć. To najpierw, zanim zjesz, to ty najpierw się umyjesz, ziomek. Na szybkości. Później się pouczysz. Ona również się pouczy. Aha, tutaj. No i dobra. Natomiast, Julio, proszę cię, opraw to płótno i schowaj do wyposażenia. Można to może jakoś położyć gdzieś? O, fajnie, można tutaj na ścianę powiesić. I powiesimy to u nich w pokoju. To jest w końcu jej praca, prawda? Tak, tutaj na widoku. O, i bardzo fajnie. Przejdźmy już teraz tutaj do rodziny. Ona sobie przygotowuje ten obiad w mikrofalówce. Musi być... O, sama jest głodna, tak samo jak ja. Też bym coś sobie zjadł. Młody idzie odrabiać lekcję, zgadłem. Tak, jesteś pobudzony. Ale potem to możesz sobie zjeść płatki. A ona je sobie obiad z mikrofali. Który najzwyczajniej w świecie jej smakuje. Dobra, ona już poszła odrabiać lekcję. Tutaj mógłbyś jeszcze raz szybki prysznic, chociaż nie, szybki nie, bo nadal będziesz śmierdział. Chociaż nie, ty chcesz, tak? A nie. No dobra, niech będzie ten szybki. Julia nic nie ma chyba do roboty takiego wielkiego, więc może jeszcze sobie pospać, chociaż tutaj trzeba to sprzątnąć, ale to zrobi Eustachy, jak wróci z pracy. Aha, odzyska części, spoko. Karcer dalej jest tutaj. W kolejnym odcinku chyba go wykorzystamy, bo w tym to już tak chyba raczej nie bardzo. Ile możesz spać, kobieto? O, już kończysz na szczęście. Dobra, przyspieszymy. Okej. Okay. Jesteś zainspirowana, to zamiast oglądać telewizję, to narysuj obraz abstrakcyjny, duży. I jeszcze możesz potem pooglądać sobie kanał kulinarny, żeby zdobyć trochę doświadczenia w kuchni. A w ogóle przeczytałaś już tamtą książkę jakąś tam kucharską? Zobaczmy, co można kupić z książek. To będzie pewnie w umiejętnościach. O, gotujmy. No to wszystko to jest. Tak więc mogłabyś potem wiadomo co zrobić. Staś odrobił pracę domową. Dobra. Czwórkowy uczeń jest super. Pokaż ten swój obraz. Dobra, maluj go tutaj. Córcie odrabia lekcję, a on co on robi? Je płatki. Potem się umyjesz, wiadomo. Maluj, 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 nie ma czasu. Mąż wróci z pracy. To pójdziecie sobie do klubu. A co? Nel sobie siedzi na fejsie. Czy tam na czymś? Aha, już skończyła. Dobra, idź się teraz odlej. Natomiast nasza Julia idzie oglądać sobie coś z kanałów kulinarnych. Dobra. To sprzątnie twój mąż, spoko. Co tam chcesz, młody? Chcesz porozmawiać? Przytul ją. O, 342 simoleony, bardzo fajnie. O, no i o to chodziło. Ale już teraz jej nie przeszkadzaj. Niech ona sobie ogląda te kanały kulinarne, bo coś musi się nauczyć. Ale to nie jest kanał kulinarny. Miał być... O, dobra, jest kulinarny. Eustachy wrócił z pracy i śmierdzi i w ogóle jest zmęczony. A to jest jeszcze zepsute. No to idź śmierdzący, to...
No spania, to dzisiaj chyba sobie nie pójdziecie do klubu, bo potem on musi to naprawić, zjeść i się pobawić. No to mówię, że pobawiłby się w klubie. Natomiast tutaj Julia mogłaby to już wyrzucić, skoro tak jest bardzo nieswoja. O, już jest okej. Dobra, tu jeszcze załatwimy sprawę z pęcherzem. I chyba będziemy pomału kończyć. Dziś tak chyba krótko, zresztą nie wiem po ile te odcinki trwają. Ona też? Nie. Ona energia, zawstydzona, no bo zobaczyłaś mamę na kiblu, no wiadomo. Dobra, idź sobie teraz, ukryj się przed wszystkimi, o. A, no fajna opcja. Ale teraz już możesz iść spać. Już nie musisz się ukrywać. No tak, obejdź od drugiej strony. Dobra, jedna już poszła spać, tutaj Staś jest szczęśliwy i tutaj nie wiadomo co robi i idzie porozmawiać z mamą. Dobra, usiądź, poczekaj sobie na jedzonko. I szczerze mówiąc, to mógłbyś już iść spać, chociaż nie. Zjedz najpierw i dopiero idź spać. No co ty robisz z tymi hamburgerami? No gdzie na glebę? Dobra. Teraz możecie sobie zjeść. Weź porcję. I przy okazji sobie pogadajcie. Tak na szybkości, wiadomo. No i Staś potem może iść sobie spać. I Julia zresztą też, bo jest zmęczona. Tak więc szybko. Róbcie, co macie robić. O, tu jest ten obraz, muszę sprawdzić. Oczywiście nie jest dokończony. Co? Nie jest dokończony? Co to jest w ogóle? Nawet nie wiem, jak to bym miał nazwać, także na razie sprzedajmy przed spaniem. Sprzedaj to kolekcjonerowi, zobaczymy ile za to weźmiesz, a potem idź spać. A tutaj się leje woda. Tak w ogóle to jeszcze zrobimy tutaj taki fajny mały myk i wynajmiemy sobie sprzątaczkę. O, 211 simoleonów, no całkiem w porządku. Talerzyk mogłabyś sprzątnąć, kochana. Aha, poszłaś spać. No dobra, więc w następnym tygodniu, jak widzimy się w Simsach, przypomnijcie mi o kursorze, błagam, napiszcie mi na Facebooku w czwartek, najlepiej tak gdzieś z rana, żebym włączył kursor, bo ja nigdy nie pamiętam o włączeniu kursora, no i w ogóle slipa. Także przypomnijcie mi o kursorze, no i w następnym tygodniu zadzwonimy sobie do posprzątaczkę, wybierzemy się do klubu, na siłownię i gdzieś tam jeszcze, ogólnie wyjdziemy sobie trochę z domu, bo dzisiaj ten park był taki trochę, powiedzmy, niezbyt ciekawy. No i dobra, to by było na tyle w tym odcinku i o, wykorzystamy w końcu karcer, także zobaczymy, jak dzieci tutaj będą się sprawować. No dobra, dzięki za dziś, do zobaczenia w kolejnym odcinku, który już za tydzień. I do następnego. Cześć!